dziękuję, że przyszliście. Trochę później nam, trochę nam się rzeczy opóźniło. Do wyjaśnień później, ewentualnie przyjdzie, jeśli ktoś będzie chciał. On na początku taką krótką gimnastykę. Proszę podnieść do góry ręce, kto jest pierwszy na choreografię. O. Pytam, bo wysłaliśmy trochę maili różnych w dziwne miejsca i zastanawiam się, jaki ten efekt przyniosło. Widzę, że słaby. Ten Olkamp to jest taki mały powrót do korzeni. To znaczy tamte Olkamp pierwsze, ci, którzy byli, którzy pamiętają, były bardzo osadzone tematycznie. Mieliśmy podział na tematy bardzo techniczne albo bardzo miękkie. Później trochę nam się przemieszało. Teraz wracamy do jednego tematu, ale ten temat będzie tematem przewodnim, niekoniecznie jeśli chodzi o warstwę, na której działamy. Tak? To znaczy, jak mamy teraz e-commerce, wszystko będzie fajnie. Później byśmy chcieli zrobić opiekę o grach, ale zarówno o projektowaniu gier, grafiki, silników, infrastruktury i tak dalej. Myślę, że będzie warto. W tym roku chcielibyśmy jeszcze zrobić co najmniej dwa spotkania, jedno kreatywne, jedno techniczne, gdzieś w grudniu. Prawdopodobnie na nowym wydziale, ale to będziemy do was jeszcze pisać. Na początek wielkie brawa dla sponsorów, bo było... Dlatego się zdecydowałem się powiedzieć o czymś innym, niż my tak naprawdę na bardzo na co dzień, czyli nie o Allegro i o monitorowaniu, tylko o tym, czego nie rozumiem w przypadku sklepów internetowych wszystkich w Polsce, czyli brak komunikacji lub głupiej komunikacji z mediami. Brak komunikacji też jest głupi, ale jednak to odróżnia. Na początek miałem się zadawać pytań, ale zadam pytania. Będzie krótka sesja pytań. A ile osób ma sklep internetowy? Tego się właśnie spodziewałem. A ile osób chciałoby mieć sklep internetowy? Ha! Podniosło 7 osób rękę. A ile osób pracuje w sklepie internetowym? Dwie. Najprostszy sposób, żeby zrobić kuku klientowi, to jest zamordowanie go opisem. To jest autentyczny opis przedmiotu z Allegro. Co z niego zapamiętaliście? Świetnie. Problem z tym opisem jest tak dosyć oczywisty. Znaczy, wyróżnione jest wszystko. Jak wyróżnione jest wszystko, to nic nie jest wyróżnione. Jakby wyróżnienie działa właśnie w ten sposób, że... Przyszedł z startupami, to jest trochę tak, jak wszyscy dobrze wiemy, że to jest takie... Ja nie zawaham się użyć słowa, żeby wyświetlane określenie startup, bo często też ten startup, o którym my tam potem czytamy, że on się udał, no to nie jest żaden startup, tylko to jest stand-up. To jest coś podwózł po prostu, nie było. Tam nic nie wystartowało, tylko coś było i trzeba to było po prostu podnieść, tak? Znalazł się na przykład inwestor, który to podwózł, tak? Ktoś jeszcze inny się znalazł do...